Witam w kolejnym filmiku kosmetycznym w ramach serii Powrót filmików kosmetycznych, obiecany powrót. Przypominam, że jest taka playlista. Przychodzę z filmikiem, w którym się pożalę, a jednocześnie się pocieszę, a pocieszę się troszeczkę przedstawiając, głębniej opowiadając o tej palecie Affect, to jest paleta Pure Passion. Co dokładnie mam na myśli? Pożalę się, niestety nie zdążyłam, bo byłam kompletnie niepoinformowana o tym, że wychodzi nowa paleta z Glam Shopu, która, powiem szczerze, w pierwszym takim ujęciu, jak zobaczyłam na stronie, mnie w ogóle nie zainteresowała, natomiast po obejrzeniu filmiku spodobała mi się jej kwestia wizualna, między innymi kartonika, spodobał mi się pomysł na nazwy cieni i generalnie zestaw cieni, takich, które wiem, że faktycznie wszystkie byłyby w użyciu. Widziałam tam pewien cień, który szczególnie mnie urzekł, taki cień, który miał sobie taką słoneczną, taką mleczną, kwiatowo-pomarańczowość, że tak powiem, tak jakby taki mleczny kwiat pomarańczy. Ten cień, nazwa jego bodajże na A, tak mnie niesamowicie urzekł, że chciałam już zakupić paletę, ale ona się wyprzedała w jeden dzień. I tak teraz czekając, aż ta paleta albo powróci z jakichś pojedynczych zwrotów, albo powróci po prostu po miesiącu wskutek uzupełnienia jej, będę się zastanawiać, czy ją potrzebuję, biorąc pod uwagę, że jest to ogólnie paleta neutralna, a ja mam po prostu mnóstwo palet, w tym też mnóstwo cieni neutralnych. I będę się zastanawiała, czy ta nie jest wystarczającym jakimś takim zastępstwem i czy ona nie powoduje, że jednak nie potrzebuje owej bohemy. To jest paleta Pure Passion, którą kiedyś zakupiłam w świetnej cenie w Contigo za pół ceny, która jest praktycznie w ogóle nieużywana, o której pewnie opowiem w osobnym filmiku, ale na razie na potrzeby tego filmiku zastanawiam się, czy ta paleta faktycznie jest dobrą alternatywą i też dużo tańszą niż owa paleta bohema. Dlaczego o tym mówię? Dlatego w ogóle paleta mi się też fajnie wpasowała tu w sweterek. Dlatego, że ta paleta ma generalnie bardzo dobre opinie, jeżeli chodzi o takie palety neutralne. I Bohema też ma dużo takich różnych cieni neutralnych. Beże, brązy, ciemny brąz i tak dalej. Z tego co wiem, ma jeden turbopigment, a cenowo wychodzi jak te inne z Glam Shopu, które mają po dwa turbopigmenty. Natomiast jeden cień na A, ten właśnie, o którym wspominałam, to tak mnie intryguje, że pewnie i tak się skuszę. Bo i tak wiem, że te cienie prędzej czy później będę sobie mogła fajnie poużywać. Dodatkowo ponoć paleta nie brudzi się tak, jak niestety brudzi się kwitnie.